Przed sezonem Radomianie pokonali lubelski Start w meczu towarzyskim. Zespoły nie mogły jednak wówczas zagrać w pełnych składach. Nastroje optymizmu w Radomiu studzą wyniki pierwszej kolejki spotkań Energa Basket Ligi. Hydrotrak Wysoka przegrał ze Śląskiem Wrocław, natomiast Start pokonał siebie Stelmet Zielona Góra. Przed rewanżem docierają z radomskiego obozu wiadomości o urazach graczy. Dlatego trener Robert Witka prawdopodobnie nie będzie mógł wystawić wszystkich podstawowych graczy. W tej sytuacji wielką rolę może odegrać radomska publiczność. Początek meczu Hydrotrak Start w niedzielę o godzinie 12:40.